Dzień dobry Państwu. Zapraszam na mój kolejny wykład w ramach kursu Najnowsza historia Polski, analiza cybernetyczna. Dzisiejszy wykład poświęcę kolejnej dekadzie, tym razem dekadzie lat 80. Podzielę go na dwa oddzielne wykłady. Pierwszy będzie obejmował okres 1980-1985, a drugi 1985-1990. W zasadzie rok 1980 to jest jeszcze ostatni rok dekady lat 70. Natomiast wydarzenia, które miały miejsce w tymże roku, one odcisnęły zasadnicze piętno na latach 80. i dlatego od tegoż roku rozpocznę ten wykład, ten dzisiejszy pierwszy odcinek. Ale jeszcze postanowię się cofnąć do poprzedniego wykładu na chwilę, dlatego że pominąłem, za co Państwa serdecznie przepraszam, w zeszłym wykładzie jedną ważną, istotną kwestię z punktu widzenia operacyjnego, a mianowicie jak utrącono, dosłownie chwilę poświęcę temu, jak utrącono polski program budowy bomby atomowej. To był taki trzeci punkt kulminacyjny, który doprowadził do upadku ekipy Gierka i w zasadzie całej jego dekady. Chodziło o to, że w roku 78, kiedy już były próby zaawansowane tej broni, jeszcze nie była ona testowana, ale w Wojskowej Akademii Technicznej już ten zespół na tyle miał gotowe prototypy pewne, że brakowało tylko miejsca testowania. Zastanawiano się, czy to zrobić w Bieszczadach, co byłoby zbyt ryzykowne. Natomiast ze źródeł, które mam, a tym źródłem jest Klub Inteligencji Polskiej, mówiono, że ofertę próby atomowej w tamtym czasie wysłali na swój poligon Chińczycy w Xinjiangu w zamian za podzielenie się technologią. Była to technologia bomby atomowej z zapalnikiem laserowym. Chińczycy zaoferowali środki do przenoszenia rakiety Dongfeng ówczesne, które sięgały nawet Nowego Jorku, a na pewno z punktu widzenia chińskiego sięgały terytoriów radzieckich, dlatego że one były wówczas nastawione na bombardowanie terytorium Związku Radzieckiego. W naszym wypadku byłoby to terytorium państw NATO. Chodziło o odległość i potencjał tych rakiet. No i w 78 w październiku w dziwnych okolicznościach ginie generał Sylwester Kaliski, rektor WAT-u, wcześniej minister szkolnictwa wyższego, i od tego momentu ten program, chociaż zespół, który pracował nad nim do końca istnienia Polski Ludowej pracował, ten program zostaje ucięty. To jest też istotne, że uświadamiam Państwu, że nie tylko wybór papieża Polaka, kolorowa rewolucja, o której zaraz będę mówił, w postaci Solidarności, ale właśnie program budowy bomby atomowej jako ten trzeci zapalnik doprowadził do upadku ekipy Gierka i wzrostu sterowniczego Polski możliwego, który nastąpiłby na przełomie lat 70. i 80. I dzisiaj zacznę właśnie od roku 80. Mówiłem, jak powstała Solidarność. Skończyłem na przełomie sierpnia i września 80. roku. I zacznę od rewolucji lat 80-81, zwanej kolorową rewolucją, w zasadzie karnawałem. Dzisiaj to się nazywa kolorową rewolucją, wtedy to się nazywało karnawałem Solidarności. I co ciekawe, zacytuję tutaj niemiecki Onet, który wcale nie źródło ani prorosyjskie, proradzieckie, ani chwalące PRL bynajmniej, które wprost podało, że za rewolucją Solidarności stały służby amerykańskie i podało nawet kryptonim tej operacji, QR Helpful, i nawet sumę, za którą tęże rewolucję, ten karnawał Solidarności wówczas uruchomiono.
Była to suma ówczesnych 40 milionów dolarów. Wystarczyło to do uruchomienia takiego zapalnika, który bynajmniej, proszę Państwa, nie mógł doprowadzić do upadku państwa, natomiast z punktu widzenia cybernetycznego zamulał korelatory kontrwywiadowi. Dlatego, że tak naprawdę ta rewolucja w tamtym czasie miała na celu, była to rewolucja, mówiąc językiem leninowsko-marksistowskim, robotniczo-chłopska, więc ona nie była rewolucją kadrową, więc z punktu widzenia sterowania ona nie mogła doprowadzić do upadku tego systemu. Natomiast odwracała niewątpliwie uwagę kontrwywiadu i służb bezpieczeństwa, zarówno tych cywilnych, jak i wojskowych, od instalowania agentów wpływu w aparacie partyjnym i państwowym Polski Ludowej. I to było celem tego karnawału Solidarności w tamtym czasie. I w ogóle przez całą dekadę lat 80. Solidarność służyła wyłącznie jako wabik. Nie była tu inicjatorem pewnych zdarzeń, była tylko narzędziem, które nie mogło niczego zmienić. Rewolucja Solidarności lat 80-81 odbywała się w ten sposób, że, proszę Państwa, tu pokażę skutki jej w postaci spadku produkcji oraz spadków demografii. Na pierwszym slajdzie widzimy zmiany w produkcji stali i widzimy produkcję stali, cementu, węgla kamiennego i widzimy, jak za dekady Gierka szło to do góry. Natomiast w momencie roku 80, 81 i 80, zwłaszcza drugiego, następuje spadek, dlatego że ta rewolucja lat 80-81 spowodowała w ogóle spadek produkcji o 22% około. Wskutek tych strajków, które miały miejsce i dopiero w okresie stanu wojennego to ruszyło troszeczkę, ale tylko też do pewnego momentu. Natomiast jeśli chodzi o zmiany demograficzne, no to tutaj Państwo widzą, że widzimy granica czerwona, to jest granica zastępowalności pokoleń. Zielona kreska to jest liczba ludności, a czarna kreska to jest współczynnik reprodukcji netto. No to widzimy wyraźnie, że o ile za Gierka szło to coraz bardziej do góry, zwłaszcza ta czarna linia i zielona, no to w pewnym momencie od dekady, od połowy lat 80. dzięki właśnie rewolucji Solidarności zaczęło to spadać. Natomiast zwłaszcza po 83 roku już ta zastępowalność pokoleń zaczęła wyraźnie maleć, a 87 no to już jest wyraźny spadek. No a po 90 no to jest już katastrofa demograficzna. No to jest właśnie efekt tej rewolucji solidarnościowej i teraz szczegóły będę tego mówił. Przede wszystkim w tamtym czasie rząd dusz w kierownictwie Solidarności walczyły ze sobą dwa nurty. Nurt liberalno-wolnomularski, który reprezentował Komitet Obrony Robotników, no i nurt ten radykalno-rewolucyjny, reprezentowany przez coś, co później się ukonstytuowało, w cudzysłowie to mówię, jako Rewolucyjna Liga Robotnicza Polski, której no, pismem była walka klas. To był nurt trockistowski, wywodzący się spośród emigrantów marcowych 68 roku, którzy poprzez rewolucję trockistowską, związek z czwartą międzynarodówką leninowsko-marksistowską, czyli trockistowską z siedzibą w Paryżu, chcieli doprowadzić tutaj do rewolucji bolszewickiej, drugiej rewolucji bolszewickiej po 17 roku, właśnie za pomocą Solidarności. Natomiast korowcy to byli też no, rycerze Marca, w cudzysłowie to powiem, z Michnikiem Kuroniem na czele. Natomiast KOR się tym różnił od trockistów, że podrzucił ideały trockistowskie,
i przeszedł po roku 68 na pozycję liberalno-wolnomularskie. Wiązało się to z tym, że uznano, że rewolta marcowa 68 roku nie wyszła właśnie dlatego, że posługiwano się anachronicznymi hasłami, właśnie trockistowskimi z jednej strony, a z drugiej strony było to środowisko hermetycznie zamknięte w swoim getcie i cywilizacyjnym, i przede wszystkim etnicznym, i poszerzono skład Komitetu Obrony Robotników o działaczy podziemia niepodległościowego z wybitnym działaczem, takim Rybicki się nazywał, z księdzem Zieją, czyli o działaczy katolickich, żeby uwiarygodnić swoją pozycję w społeczeństwie. No i ten stereotyp męczennika, stereotyp rycerski, który był bardzo silny w społeczeństwie, wykorzystać do swoich celów. Nestorem KOR-u, przypominam, był Jan Józef Lipski, twórca związany z lożą Kopernik, generalnie ojciec duchowny, nazwijmy go w ten sposób, w ogóle opozycji nadwiślańskiej. I on był takim spiritus movens całej tej inicjatywy. Przez swoje związki z zachodnimi natowskimi organami wojny informacyjnej, przede wszystkim z Radniem Wolna Europa, uznano, że metoda właśnie ta, którą stosuje socjotechnika mafijna KOR, oddziaływania poprzez właśnie te stereotypy, o których wspomniałem, i poszerzone środowiskami uznanymi za autorytety, jest to metoda, która przyniesie sukces. I te dwa nurty się ze sobą ścierały między rokiem 80 i 81, do tego stopnia, że przypominam, że Solidarność, która powstała w roku 80, nie przyjęła jeszcze w swoje szeregi KOR-u aż do roku 81. Do września 81 roku KOR istniał, co pokazuje właśnie ścieranie się tych nurtów. Do tego dochodził jeszcze marginalny zupełnie nurt narodowy, który przez wielu był wyolbrzymiony, a tak naprawdę on był marginalny. Brało się to stąd, że kanały, które oddziaływały przez ten nurt narodowy, przede wszystkim przez kanał Mariana Barańskiego, jego Komitet Samoobrony Polskiej, Samoobronę Polską, to pismo, no, jak później, jak wykazałem w pewnej polemice z pewnym działaczem publicystą, no Marian Barański, z którym współpracował docent Kosecki w tamtym czasie i wykorzystał jego osobę i jego tu możliwości do oddziaływania na ten narodowy nurt Solidarności, no był już od lat 60. związany właśnie z Michnikiem i Kuroniem. A na słynnej konferencji IPN, gdzie zaatakowano w 2008 roku docenta Koseckiego, sam przyznał, że prosił Kuronia w latach 70., żeby przepchał pewne sprawy demograficzne, Kuronia jako działacza KOR-u. Więc już tu widać, że ten kanał był kanałem już skanalizowanym, mówiąc wprost, i przez to ten nurt narodowy w Solidarności od zarania był już w zasadzie na przegranej pozycji. Więc te dwa nurty się ze sobą ścierały. Kulminacyjnym okresem był okres między roku 81, między marcem a wrześniem 81 roku, kiedy doszło do tak zwanych wydarzeń bydgoskich. No i ten słynny zjazd Solidarności z września 81 roku, na którym zdecydowano, jeden z nestorów KOR-u, profesor Lipiński, zdecydował o likwidacji KOR i przejścia do Solidarności, co oznaczało, że KOR przejmuje władzę. Ale po kolei, operacyjnie, 5 września roku 80 powstaje Operativgruppe Warschau. Ówczesna zgoda ministra spraw wewnętrznych Milewskiego na działalność tej grupy wywiadu wschodnio-niemieckiego. Proszę zwrócić uwagę na datę. 5 września 80 roku, a 6 września 80 roku następuje już obalenie Edwarda Gierka. Na jego miejsce wchodzi jako pierwszy sekretarz
KCPZPR Stanisław Kania. Stanisław Kania, który był związany, jak to w swoich wspomnieniach pisze Edward Gierek, z bezpieczeństwem, czyli odpowiadał z ramienia KC za resort MSW i kontakty także z wojskiem. I co ciekawe, co pisze docent Kosecki w książce Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL, będę tutaj starał się niektóre fragmenty cytować na tyle, ile czas pozwoli. Pierwszą swoją wizytę Stanisław Kania odbył właśnie w Bydgoszczy, ale nie w gmachu KWPZPR, tylko w gmachu KWMO, Komendy Wojewódzkiej, przepraszam, Milicji Obywatelskiej. To też jest znamienne. I w tamtym czasie następuje właśnie eskalacja pewnych żądań i następują tak zwane wypadki bydgoskie, marzec 81 roku. I co się okazuje, że później i to wyszło z badań docenta Koseckiego, no główny prowoder tych wydarzeń, działacz Solidarności Jan Rulewski, był związany właśnie z operatyw Grupę Warszał. Po prostu był przez nią inspirowany, niekoniecznie musiał być bezpośrednio współpracownikiem, natomiast po linii rodzinnej no, był związany no, z grupą osób, które współpracowały z niemieckimi kanałami w okresie okupacji lat 80., więc tymi kanałami lat 40., przepraszam, okresu wojny i okupacji, tymi kanałami od operatyw Grupę Warszał spróbował dojść i doszedł właśnie do tego, że w tamtym czasie doszło do pobicia wielu działaczy. To był taki jeden z zapalników. O co tu chodziło? Chodziło o to, żeby doszło do rozlewu krwi. W tamtym czasie doszło tylko do pobicia, ale następowały oprócz notorycznych strajków w zakładach i to takich, które produkowały te cztery zasadnicze ze sterowniczego punktu widzenia odpowiedzialne za wzrost potencjału danego państwa, te cztery najważniejsze materiały to jest stal, cement, węgiel oraz siarkę oczywiście. Tutaj wspomniałem także o produkcji siarki, tu zapomniałem dodać. No, w tamtych zakładach zwłaszcza następowały notoryczne strajki, ciągłe żądania podwyżek i co ciekawe urlopów, to znaczy żądano większych płac, mniejszej pracy, zmniejszenia godzin pracy. Co skutkowało tym, co powiedziałem na samym początku, że spadła produkcja ogólna do stanu wojennego 22%. Co się odbiło minimalnie na potencjale sterowniczym, ale na potencjale już produkcji tych czterech współczynników się odbiło i dopiero stan wojenny nieco to ruszył do góry. No i między marcem i grudniem dochodzi, co ciekawe, podobnie jak teraz mamy, do licznych prowokacji związanych z pomnikami Armii Czerwonej. Burzono pomniki, podpalano nawet komendy Milicji Obywatelskiej. Na Mazowszu dochodziło do tego typu zdarzeń. Proszę sobie sprawdzić w pismach IPN-u. Jest to w biuletynach IPN-owskich jest to dosyć dobrze opracowane. Tutaj nie będę podawał miejsc i dat, bo to nie o to chodzi. Natomiast propaganda IPN oczywiście nastawia się na normy ideologiczne, natomiast nie wchodzi w te normy poznawcze, które no decydowały, dlaczego do tego doszło. No, było to spowodowane właśnie tym, że nastawiono się na konfrontację. Konfrontację, która miała doprowadzić właśnie do rozlewu krwi. O ile ówczesne kierownictwo partyjne, partyjno-państwowe ze Stanisławem Kanią na czele tolerowało takie działanie, natomiast już od października 81 roku, kiedy władzę w PZPR objął generał Wojciech Jaruzelski, który już od lutego 81 roku był premierem, był dosyć popularny w społeczeństwie, no uznano, że po dojściu do władzy wojska
nastąpi przywrócenie porządku. No i ta konfrontacja z późnej jesieni jeszcze wzmogła na sile, zwłaszcza ze strony Solidarności, o czym będę za chwilę wspominał. Ten zjazd w Oliwie słynny przede wszystkim, co zrobił? Dwie rzeczy, dwie pieczenie na jednym ogniu tutaj upiekł. Wszystkie postulaty Komitetu Obrony Robotników z naczelnym programem Samorządna Rzeczpospolita, o której pisze docent Kosecki w tej książce. Jest to przedruk liberalno-wolnomularskiego postulatu z pisma Rząd i Wojsko z 1932 roku, który tutaj eksponował Jacek Kuroń. Wszystkie te postulaty zostały uwzględnione w programie Solidarności i jeszcze na dodatek przepchano postulaty rewolucyjnej Ligi Robotniczej Polski. Walka klas była szeroko rozpowszechniana i przesłanie do ludzi pracy państw Europy Środkowo-Wschodniej, które było właśnie przedrukiem uchwały 5. Kongresu 4. Międzynarodówki z 1957 roku, tylko unowocześnionym, co pokazuje, że Solidarność bynajmniej żadną antykomunistyczną siłą nie była, a wręcz przeciwnie, ulegała z jednej strony masonizacji, a z drugiej strony radykalnej bolszewizacji, trockistyzacji, co implikowało, i jedno i drugie implikowało radykalny, konfrontacyjny charakter. Więc tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek pokojowym charakterze karnawału Solidarności lat 80-81. Jest to wykluczone. I dwa istotne wydarzenia, ponieważ one są istotne z punktu widzenia sterowniczego, państwu przytoczę tutaj, które zdecydowały o wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 81. Pierwsze wydarzenie to jest strajk w Wyższej Szkole Pożarnictwa 2 grudnia 81. roku. Proszę Państwa, dlaczego on jest tak istotny? Wydaje się, no, że Straż Pożarna kojarzy się z czymś pokojowym, że no, jak wiemy, do dzisiaj strażacy mają najwyższe uznanie w społeczeństwie, z czymś zawsze się dobrym i pozytywnym kojarzyli, wówczas również. Natomiast w tej szkole mieścił się magazyn broni Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, magazyn kałasznikowów, AK-74 dokładnie. I ten strajk był w ten sposób organizowany, że proszę Państwa, rozdawano właśnie ulotki walki klas oraz ulotki rewolucyjnej Ligi Robotniczej Polski z takimi artykułami jak przerwanie okrążenia. Więc to ewidentnie groziło trockistowską rewolucją, która mówiła właśnie o rewolucji oddolnej, rewolucji w fabrykach, zakładach pracy za pomocą karabinów i maszynowych i automatycznych. I dlatego władze z ministrem spraw wewnętrznych, generałem Czesławem Kiszczakiem, spacyfikowały błyskawicznie ten strajk. Do tego stopnia, że użyto komandosów z Jerzym Dziewulskim na czele, czyli tą brygadą antyterrorystyczną Okęcie. To pokazywało, jak to była poważna sytuacja. I druga, strajk w Radomiu. I tutaj się kłania kwestia Operativgruppe Warschau. Otóż rektor tej uczelni, która w tamtym czasie strajkowała, dziwnym trafem w latach 80. później wykładał w Magdeburgu NRD-owskim. To też jest istotne. Jeżeli Państwo powiążą tutaj sterowniczo te fakty, to też pokazuje, kto to mógł inspirować. Oczywiście ja bynajmniej nie zakładam tutaj, nie oskarżam nikogo o agenturalną działalność, ale przynajmniej w sensie z punktu widzenia sterowniczego
kapturowo mógł w ten sposób działać, że był wykorzystywany, inspirowany przez właśnie operatyw Grupę Warszał, która służyła po to w tamtym czasie i instalowała swoje kanały, zwłaszcza w wojsku i w MSW, a jesienią 81 roku, trzeba przypomnieć, generał Kiszczak w tamtym czasie wydał zgodę na totalną infiltrację aparatu partyjno-państwowego przez operatyw Grupę Warszał, co było i zdradą partii, i zdradą państwa. Czegoś takiego na odwrót, czyli służby Polski Ludowej w NRD nie miały. To też jest istotne, że tutaj nie mamy mowy o partnerstwie. No i w tamtym czasie zadecydowano na zjeździe w właśnie 12 i 2 grudnia w Radomiu też, że 17 grudnia nastąpi tak zwany strajk generalny. Strajk generalny, który zakładał ataki robotników Solidarności na komitety województwie, posterunki wojewódzkie, posterunki wojska i milicji. I dlatego 13 grudnia postanowiono wprowadzić stan wojenny. No, stan wojenny, który okazał się sukcesem operacyjnym i kompletnym zaskoczeniem dla Solidarności, co dowodzi, proszę Państwa, że była to siła bynajmniej nie autonomiczna, samosterowna, ponieważ nie miała swojego kontrwywiadu. Gdyby miała swój kontrwywiad, to by w ten sposób nie została zaskoczona. I wystarczyło aresztować na te słynne 10 milionów członków kilkanaście tysięcy w pierwszym okresie i tak naprawdę spacyfikowano w zarodku te najważniejsze poczynania w tych zakładach strajkowych, co pokazuje choćby tutaj slajd z produkcją, że w 82 i 3 roku ruszyła troszeczkę produkcja, dlatego że przywrócono przede wszystkim kontrolę wojska i partii w zakładach. Na początku mieli to być komisarze wojskowi, ale okazali się strukturą tak skostniałą i tak nieefektywną, że no nie dopuszczano ich czy to do archiwów partyjnych, czy archiwów milicyjnych i w zasadzie w tamtym czasie no, ta struktura przestała odgrywać istotną rolę komisarzy wojennych. Formalnie oni istnieli do końca stanu wojennego, ale faktycznie już na samym początku zostali spacyfikowani. Warto tu wspomnieć o osobie Stanisława Cioska, szefa KW PZPR w Warszawie, który rozdał w tamtym czasie na okres stanu wojennego członkom Komitetu Wojewódzkiego PZPR broń. To były pistolety Czak, no, które miały właśnie służyć do obrony przed no, tutaj władzami wojskowymi, które chciały przejąć kontrolę nad partią. I trzeba pamiętać, że został odwołany w tamtym czasie z funkcji szefa KW PZPR w Warszawie, wysłany do Moskwy, gdzie mu zrobiono aferę obyczajową i go zmarginalizowano w połowie lat 80. zupełnie. Ale ta osoba, podobnie jak Natolińczycy w 56. byli przedstawiani przez propagandę jako ci inspiratorzy, sprawcy zbrodni stalinowskich, a wybielano puławian faktycznych sprawców, tak w 70. roku i w 81. za sprawcę uznano właśnie sekretarza Cioska, natomiast wybielano tych, którzy właśnie prowokowali te strajki, z Rakowskim na czele, który, przypomnę, na samym początku lat 80., chociaż był wicepremierem tylko, ale odpowiadał za kilka istotnych resortów, przede wszystkim za propagandę, kulturę, za naukę, no i za gospodarkę. Czyli tak jak Jakub Berman, formalnie nie sprawował żadnych funkcji najwyższych, ale faktycznie on był spiritus mowens całego przedsięwzięcia, czyli rządów generała Jaruzelskiego w tamtym czasie,
Do tego stopnia, że docent Kosecki kiedyś mi powiedział, jak mu Zenon Komender, ówczesny wicepremier w rządzie Jaruzelskiego w latach 82-85 na rozmowie przy kawie i herbacie z Rakowskim, dowiedział się, jak Rakowski mu zdradził, że Wojtek to się na polityce nie zna, ciągle muszę po nim poprawiać. No, kto tutaj kim sterował, sobie państwo sami niech odpowiedzą. No i rok 81 to było uderzenie w Solidarność, spacyfikowanie tych najbardziej radykalnych zamiarów, likwidacja nurtu trockistowskiego, który później już się nie odrodził. Natomiast poprzez działania operacyjne CIA, operacji QR Helpful, stawiano właśnie na Komitet Obrony Robotników, który miał przemożne kontakty z działaczami, czy to syjonistycznymi, czy innymi wolnomularskimi na Zachodzie, był wspierany i jeśli chodzi o środki, ale i także środki łączności, o czym pisze docent Kosecki w swoich publikacjach tutaj, nie tylko w tej czerwonej książce, ale i w swoich wykładach, które państwo mieli. Ja nie będę ze względu na ograniczenia czasowe tutaj cytował akurat tego, natomiast kwestia łączności pomiędzy byłymi korowcami, którzy teraz działali jako Solidarność, a CIA jest tu szeroko opisana. Książka jest w PDF-ie także dostępna, można to zobaczyć. Ja powiem tylko tyle, że Solidarność z jednej strony służyła jako narzędzie do zamulania korelatora kontrwywiadowczego, a z drugiej strony odwrócenia uwagi kontrwywiadu od instalowania właśnie obcych kanałów w aparacie partyjno-państwowym. Stan wojenny tak naprawdę był uderzeniem przede wszystkim oficjalnie w Solidarność, ale i w to ideowe skrzydło narodowe w PZPR. Do tego stopnia, że pierwsze pismo, które zostało zlikwidowane, to była Rzeczywistość, związana z klubami Rzeczywistość, w której pisywał m.in. docent Józef Kosecki. Nie pisma Solidarności, a właśnie Rzeczywistość w stanie wojennym pierwsza została zlikwidowana. Później ją reaktywowano, ale już w zupełnie innym składzie, wywodzącym się z redakcji Płomieni, która była redakcją związaną blisko z rządem generała Jaruzelskiego, była uległa i nie stanowiła alternatywy wobec klubów Rzeczywistości, które chciały przejąć kontrolę nad partią, miały taką ambicję i miały kadry. Ja przypomnę, że w ramach pisma Rzeczywistość był drukowany 70-parostronicowy program Józefa Koseckiego i specjalistów o przebudowie całego systemu sterowania społecznego w Polsce. Można go zobaczyć w wersji PDF-owskiej. Więc Rzeczywistość była programem, nie tylko organizacją, ale systemem autonomicznym, który miała program przebudowy państwa i partii. Więc nieprzypadkowo uderzono właśnie w tamten kanał. Zlikwidowano także związany z Ryszardem Gontarzem, bohaterem tutaj z kolei wydarzeń marcowych 1968 roku, Klub Partyjnej Inteligencji Twórczej Warszawa 80. No i jedynym kanałem, na który mogli oddziaływać narodowcy, był w tamtym czasie kanał Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, aczkolwiek choć docent Kosecki występował w telewizji stanu wojennego przełomu lat 81-82, między grudniem 81 a 9 stycznia 82, ale ukazując w swoich wystąpieniach powiązania działaczy partyjnych i opozycyjnych z ośrodkami zachodnimi, no został usunięty szybciutko i jak sam wspominał na jednym z wykładów, no, Republika Federalna Niemiec zapłaciła rządowi generała Jaruzelskiego, żeby na jego miejsce został wstawiony redaktor Jerzy Urban, no postać, przedstawiciel według diagramu czekanowskiego, przedstawiciel rasy armenoidalnej i jak wielu z ekipy Rakowskiego. No i przede wszystkim, jeśli chodzi o kwestie tutaj etyczno-ideologiczne, no to bliższy cywilizacji
sakralnej, a nie cywilizacji łacińskiej, jak docent Kosecki, co oczywiście wpłynęło na sterowanie, jeśli chodzi o propagandę lat 80., przede wszystkim na zepsucie społeczeństwa poprzez konsumeryzm i przez normy ideologiczne, które były bardzo słabe w polskim społeczeństwie i demoralizowały i te ekonomiczne, i te ideologiczne społeczeństwo w tamtym okresie, co można zobaczyć po propagandzie, która bynajmniej nie była komunistyczna, a właśnie była konsumeryczna, charakterystyczna dla propagandy socjologicznej, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, ale i Republiki Federalnej Niemiec. Miała miejsce w tamtym czasie szeroko zakrojona wojna informacyjna przeciwko Polsce Ludowej, do tego stopnia, że na przełomie lat 81-82 służby kontrwywiadowcze namierzyły o kilkadziesiąt procent próby przede wszystkim werbunku działaczy partyjnych i państwowych, zwłaszcza przez organa, co ciekawe, amerykańskie, nie namierzały w tamtym czasie prawie przez organa zachodnio-niemieckie żadnych tutaj prób werbunku, co pokazuje, kto tym wszystkim sterował, czyli ekipą Rakowskiego, Kiszczaka. Ja Państwu dam taki przykład. Ambasada amerykańska była szczelnie obstawiona w tamtym czasie. Ambasada zachodnio-niemiecka bynajmniej nie była obstawiona. To widać choćby po tym, co wspomina docent Kosecki w tej właśnie książce, że wysokiego urzędnika MSW w tamtym czasie, dokładnie jak wspominał w roku 83, kontrwywiad Ligi Narodowo-Demokratycznej namierzył, że przychodził do niego doradca z ambasady Republiki Federalnej Niemiec. Chodziło tutaj o generała Czesława Kiszczaka konkretnie. I ponieważ narodowcy byli w tamtym czasie spychani, ale byli na tyle silni, postanowili zwołać plenum KC, które chciało oskarżyć ekipę Rakowskiego, który, przypomnę, 1 lutego 1982 roku drastyczną podwyżkę cen taką ogłosił, że ona mogła spowodować wybuch społeczny. Natomiast no, przede wszystkim kierownictwo partyjne i państwowe nie zdawało sobie sprawy, że pokolenie ludzi Solidarności jest dosyć płochliwe i nie zareagowało na to. A wcześniej, przypomnę, 16 grudnia 81 roku, to jest istotna data z punktu widzenia operacyjnego, kopalnia Wujek. I co się okazuje? Generał Gruba, ten sam, którego cytowałem przy okazji tworzenia strajków w roku 80, że zgadzał się z postulatami strajkujących, co mu wypomniał Gierek, ten sam generał, który odpowiadał za strzelanie do górników w Wujku i wcześniej krwawo, choć na szczęście tutaj bez ofiar śmiertelnych, w manifestie lipcowym, ten sam generał Gruba współpracował, co pokazały materiały Archiwum Gauka, z operatyw grupę Breslau, która była odnogą operatyw grupę Warszał, Stasi, i jego zastępca Baranowski również. Jeżeli Państwo to skonfrontują z tym, że 10 grudnia 81 roku NRD zamyka granicę z Polską w trybie wojennym, a 16 grudnia następuje prowokacja, no niech Państwo sobie to uzmysłowią. 13 grudnia wprowadzenie stanu wojennego, żeby uspokoić nastroje, i władze, które postulują uspokojenie nastrojów, nagle strzelają. No to z punktu widzenia organizatora, jakiego systemu one mogły działać? No na pewno rządu w Warszawie, tylko organizatora zewnętrznego, któremu zależało tu na rozlewowi krwi, a Jędrzej Giertych w tamtym czasie pokazywał mapę byłych ziem zachodnich, przepraszam, byłych niemieckich ziem pruskich, naszych obecnych ziem zachodnich, które władze NRD chciały zająć, o czym wspominał także docent Kosecki. Także o liście Lecha Wałęsy do redaktora, właściciela prasy tego koncernu, Axel Springer, który mówił, prawda, o
współpracy polsko-niemieckiej z zachodnimi Niemcami, a w tym czasie w prasie niemieckiej ukazywały się artykuły, które były przemilczane przez kanały polskie o możliwości odkupienia ziem zachodnich przez władze RFN w wypadku bankructwa PRL-u, co z jednej strony miało nastąpić poprzez strajki Solidarności, a z drugiej strony przez podwyżki ekipy Rakowskiego. No i w tamtym czasie do czego dochodzi? Narodowcy inspirowani przez Koseckiego zwołują w 1984 roku plenum KC, które miało właśnie rozprawić się z ekipą Rakowskiego za jej podwyżki cen, ten konsumeryzm, który, przypominam, prowadził do podwyżek cen, chęci posiadania zachodniego towaru, na którego nie było, był w Peweksie reglamentowany, nie dla każdego, przypominam, a z drugiej strony, nawet jeśli się pojawiał, to nikogo prawie na niego nie było stać, co powodowało, implikowało wzrost gniewu społecznego. I w tamtym czasie właśnie miano docent Kosecki jeździł z prelekcjami po komitetach wojewódzkich, gdzie wprost mówił, że Rakowski jest powiązany z zachodnimi ośrodkami wojny informacyjnej. Ja zacytuję, pozwolę sobie Państwu zacytować swój artykuł, przepraszam, z Profi de Reget Lege z roku 2019. Dosłownie króciutko zwróciłem uwagę na pewien wywiad Rakowskiego, dałem w przypisie. Mój artykuł brzmiał: ludzie lewicy patriotycznej na froncie wojny informacyjnej z niemieckim rewizjonizmem w okresie PRL-u. I tutaj zacytowałem Rakowskiego, jego wywiad dla Gazety Wyborczej z 15 marca 2000 roku, gdzie Rakowski wprost mówił, że fragmenty dzienników politycznych dawał do wywiezienia swojemu przyjacielowi, korespondentowi zachodnio-niemieckiego radia z Berlina Zachodniego, Peterowi Benderowi, ukrywał je w Puszczy Piskiej, przepraszam, przed organami MSW generała Moczara w tamtym czasie. No to Państwo sobie niech uzmysłowią, że docent Kosecki, oskarżając go o takie rzeczy, nie brał tego, nie były to wróżenia z fusów. Poza tym Wit Gawrak, członek ZP Grunwald, który był na procesie zbrodniarzy w Norymberdze po II wojnie światowej i znał pismo Das Parlament, pokazał wywiad Rakowskiego, który po podpisaniu umowy PRL-RFN grudzień 70 mówił, że sprawa ziem zachodnich jest skończona. Natomiast Wit Gawrak pokazał Das Parlament z 70 bodajże 3 roku, kiedy tam powiedziano, że ta sprawa będzie dopiero uregulowana, gdy nastąpi zjednoczenie Niemiec. Więc docent Kosecki na tej podstawie namierzał Rakowskiego. No i coś następuje w tamtym czasie. Następuje bomba informacyjna z dziwnym trafem po serii prowokacji, choćby w Miętnem, kiedy prowokowano młodzież katolicką, szkoły blokowano. A te wydarzenia, co ciekawe, relacjonowali korespondenci ARD RFN-owskiego. To też bardzo istotne, co można było zobaczyć w archiwalnym magazynie Pospieszalskiego i TVP w 2009 roku. Zachęcam Państwa do tego. Przepraszam. Następuje bomba informacyjna, zabójstwo księdza Popiełuszki. I co jest ciekawe w tym zabójstwie? Tu zacytuję Państwu książkę, przepraszam, redaktora Piotra Litki z 2009 roku. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Dni, które wstrząsnęły Polską. Sama książka wczytuje się, wpisuje się w narrację propagandy IPN-u, natomiast najistotniejsze są w niej nieznane materiały Stasi. I tutaj zacytuję, sobie zaznaczyłem kilka zdań dosłownie, proszę Państwa, co jest istotne. To są materiały z archiwum Gałka,
Wydział Główny 20, dyrektor Berlin, 17 października 1984 roku, Operativ Gruppe Warschau. 16 października 1984 roku odbyła się w Warszawie w czwartym Departamencie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Narada. Wśród której i tutaj byli obecni. I tu zacytuję. Przedstawiciel szefa czwartego Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, towarzysz pułkownik Adam Pietruszka i chwilowo szef pierwszego Wydziału czwartego Departamentu, towarzysz podpułkownik Grzegorz Piotrowski. Tutaj nastąpiła pomyłka. Widać, że spieszyli się, bo właściwie był kapitanem w tamtym czasie. Polscy towarzysze byli dobrze przygotowani do rozmowy i przekazania potrzebnych informacji. Proszę Państwa, tu mamy 16 października rozmowa, a 19 października jest, następuje mord na księdzu Popiełuszce. I tutaj zacytuję Państwu jeszcze rozmowę z 7 listopada 1984 roku. Pilny telegram, którego nadawcą jest generał Kiszczak, a odbiorcą szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD, czyli odpowiednik MSW, przepraszam, Erich Milke. Zacytuję dosłownie jedno zdanie. Szanowny towarzyszu ministrze, jedna z prawdopodobnych hipotez zakłada, że winni mordu działali na bezpośrednie albo pośrednie polecenie tajnych służb krajów kapitalistycznych. Tutaj docent Kosecki w swojej książce cytuję, proszę Państwa, relację procesu toruńskiego i tu oskarżenia prokuratora Pietrasińskiego, który mówił o powiązaniu właśnie kapitana MSW Piotrowskiego z obywatelem RFN Grzegorzem Suskim, który jeździł notorycznie do Polski w tamtym czasie, jakby mu przekazywał jakieś tutaj zadania, tak dał do zrozumienia. I co jest istotne, w tamtym czasie za pokazanie tego na procesie toruńskim prokurator Pietrasiński otrzymywał pogróżki. To jest, ja tutaj to cytował docent Kosecki, ja tego nie będę cytował, bo to jest sprawa znana, ja to cytowałem w swoich artykułach. Natomiast chodzi o to, że prokurator Pietrasiński zarzucił wprost Piotrowskiemu, że nie tylko miał konto za granicą, które ukrywał, i samochód marki Audi 100, który w tamtym czasie, kto pamięta tamte czasy, był rarytasem i ukrywał to przed fiskusem, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, ale przede wszystkim miał pretensje, że to upubliczniono. No i otrzymywał prokurator Pietrasiński pogróżki i oczywiście tej sprawy nie ruszono, natomiast dwóch funkcjonariuszy MSW, którzy się tą sprawą zainteresowali powiązaniami Piotrowskiego z, wiemy oficjalnie z książki Litki, na pewno ze Stasi i prawdopodobnie też z służbami RFN poprzez osobę Grzegorza Suskiego, no tych dwóch funkcjonariuszy w dziwnych okolicznościach zginęło w roku 85. I na procesie w toruńskim, który się zakończył w roku 85, bym zakończył. Ja przypomnę, że doszło do skazania trzech tych funkcjonariuszy, ale skazano ich za mord na księdzu Popiełuszce, bynajmniej nie za szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu. I na razie jako pierwszy wykład bym tutaj zakończył. Dziękuję Państwu. Dzięki serdeczne za pierwszy dzisiaj wykład. Zapraszamy Państwa na około 8 minut przerwy i o 15 spotykamy się na okresie 1985-1990. Zapraszamy na chwilę przerwy. Pozostańcie z nami.